Siemeczko Luiska, dzisiaj nagramy sobie odcinek z Brawl Starsa. I jak widzicie, mam 2435 pucharków. Wbiłem to w niecały chyba miesiąc. I mam takie postacie: Shelly na 18 randze, 12 ranga Nita, 12 ranga Colt, Bull 15, 12 Jessie, Brock 13, 8 ranga na Dynamajku, 12 ranga na El Primo, 12 ranga na Barley'u i dostałem za logowanie się na tą rzecz. O tutaj u identyfikator Supricool. Więc pójdziemy teraz tu na solo showdown. Weźmiemy sobie Colta. I mam Banita Colt. Zobaczymy, jak mi na odcinku pójdzie granie z Brawl Starsa. No i zaraz wam pokażę, jakie mam wygrane arenki na solo, a ile mam wygrane arenki duo i na 3x3. Tylko coś mi trochę ścina. Ale to Shelly, muszę podjechać? O nie! Tak myślałem, że pójdzie mi źle, bo coś mnie lagowało. Ale chociaż na plus jeden. Kiedy wy będziecie już to oglądać, to już jest aktualizacja na token Dublery, takie żetony podwojone dają wam i tu mam to i pokażę wam, jakie mam statystyki. I tu macie 82 wygrane zwycięstwa 3x3, jedno osobowe 23 solo. Zwycięzca duo to 30. Najwięcej mam 3x3. Ale nie lubię za bardzo grać. Tylko jak jestem z kolegą i gramy. Ostatnio kolejne wypadł Frank. Kurde, wyprodukowałem się. No bo już mam dwa pary cubesy. Dynamika. No. Oh no. I spytaj, powiedzcie mi na następne w komentarzach, czy chcecie z Brawl Starsa albo czegoś innego serię na YouTube'a. Dobra, zaraz będzie showdown zaraz. No. I 3, 2, 1, elo. A ja się powiem, ale to jest zwalone. Dobra, 7.
Dobra, mamy skrzyneczkę i otworzę ją. 3, 4, 5. No i nic nie wypadło. I teraz możemy sobie zabrać El Primo. Tak się on prezentuje. Mam 6 moc na nim. A na Shelly chcę wbić 9 i chcę mieć jakiegoś w końcu Star Powera. Gram gdzieś w Brawl Starsa. Tak teraz to... Bo kiedyś to grałem na innym koncie, to chyba 4 miesiące, a teraz gram miesiąc? Nie no, miesiąc i pół i już mam 2500 prawie pucharków. Widzicie? El Primo to jest kozakiem zawsze. Bo El Primo to cozy jest. On jest cozy. On jest cozy, ale jak już nie ma ekipy, to już nie jest cozy. Ja nie mogę, 4 na mnie. I napiszcie do mnie. Znaczy, jak dacie łapkę w górę. Znaczy, jak będziecie chcieli zagrać ze mną, to zrobię nowy klub. Albo wiecie co? To jest moje drugie konto, patrzcie na... Możecie sobie tutaj zobaczyć, jakie mam postacie tu. Jesse to. I mam na nim 1200 pucharków. On jest dowódcą. A no bo... Dobra. Nie opuszczam ten klub. I robię nowy. Znaczy nie tu. I dam od 0 pucharków. Nazwa. Więc można o tak. Damy sobie o tak, sobie damy odznakę. Oto macie nazwę klubu Ziomki z spacja Z. Z Ziomki spacja Z spacja Ty. I będziecie mieli. Otwórz. I ja jestem dowódcą. Zapamiętacie, że mam kabinek. Więc możecie wbijać. A my lecimy do następnej gierki. I będziemy znowu grać. Już odcinek 2 trwa 9 minut. Nie wiem czemu tak długo. Tak szybko mija ten czas. I właśnie jak teraz to nagrywam, to już jest szkoła. Znaczy już jest długo dni szkoły teraz. I
powiedzcie, jak tam w szkole. Pokażę, że mam ławkę. Pokażę, że mam ławkę. A tak naprawdę tu uciekam. O mat... O maj... O nie! Wszystko z tego ławka. Lol! Lol! Spróbuj. Dobra, gramy z inną osobą. Lol, co tu się stało? Bam! Dobra, mamy jakąś szelkę. To zawsze coś. Ale teraz powiem wam, że wolę szeli niż bula, bo bul ma mały zasięg, ale ma best power. I napiszcie, ile macie pucharków, bo teraz wyszedł... Wyszła już niedawno aktualizacja 8-bitowca, egg-bitowca, czy bo każdy jak mówi na niego. I napiszcie, czy macie ten star power, co daje drugie życie wy. Drugie życie, jak zginiecie. I napiszcie, czego macie. Tu mamy jakiegoś dziniego, więc można go wyjaśnić. Dzisiaj miałem taką akcję. O matko. O nie. 8 par kuba. Daj mi par kuba. Daj mi par kubsa. Dobra, poczekam na kumpela. Bo nie, nie jestem taki jak na przykład inni gracze. Też tak miałem. O mam. O mine! O mine! Co to się dzieje w tej grze? O panie! Dobra, ja się odrodzę i rozwalamy typu. Idę na strzała. Go. Nie! O nie! Zblokowało mi się to! Muszę sobie ogólnie telefon nowy kupić, bo blokuje właśnie mi się i przegnałem. Nie wiem, zrobimy odcinek i 30-minutowy. Można taki zrobić. Napiszcie w komentarzach, czy chcecie do mojego klubu do... Dobra, jest. Bo coś mi się sklinowało i nie mogę w ogóle ruszyć się. I napiszcie też, czy lubicie Brawl Starsa na kompie. Czy też na... No kurde, miałem ulta. I też macie tak, że chcecie użyć ulta, a wam nie wchodzi na ulta? Jaka! Nie, no to ja chyba wyjaśnię. I on nie umie grać. Bo jak ktoś za wami biegnie, to nie skręcajcie w bok, bo to wiadome jest, że pod kosem was ktoś może zaatakować. Jak idziecie na przykład o tak i ktoś za wami idzie, a wy skręcacie i on podchodzi o tak i o tutaj i was atakuje, nie? Też macie tak czasami. No to właśnie tu macie przykład takiego typa, co wcześniej grał ze mną. No nie, no, ja nie mam ogarnionego teamu.
nie ma takiego zawsze nigdy w teamu, że kurde nikt nie umie grać. A na mnie poszli dwa typy, a El Primo się nie da na dwóch. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie grać El Primo, bo ja tak trochę nie, bo ja chcę tylko sobie na nim wbić 15 rangę, 20, żeby mieć te te takie fioletowe punkciki, bo chcę... No nie no, walone gówno. Kto brał starco? No i mówię o tym teamie i mówię i kurde... Dobra, spróbujemy iść na 3x3. Albo wyjdziemy sobie napad. Weźmiemy sobie Shelly. Albo... Nie, teraz weźmiemy Bulla. Angry Bull. Napiszcie, na jakiej arence lubicie grać, czy na napadach, czy na solo showdown, czy na duo showdown, i czy wolicie taką bardziej grę. Dobra, mamy jednego legendę mamy w jakiś film przeciwnej drużynie Frankiem, a tu mnie podjeżdża jakiś ból, ja tu trochę na o nie no, o i balona, klawiatura, ten balon jest. No i nigdy tego nie wygramy. Przez moje walone. Przez powalone. O kurde. No nie, no ja go nie... To będzie na tyle. Siemano. Bo już nie chcę mi się grać, muszę teraz nadrabiać puharki. Więc elo.